Im komunikacja ani miejska, ani żadna inna potrzebna nie jest, podróżują na tak zwanego kciuka, czyli autostopem. W ten sposób zwiedzili cały świat i nie wydali na to ani złotówki. W ten weekend także autostopem przyjechali do Krakowa, aby podzielić się wrażeniami z najciekawszych podróży. Jednak dla wielu podróżników autostop to przeżytek, więc stawiają na jego oryginalną wersję, czyli jachtostop. Nie potrzeba żadnych zaświadczeń, kursów czy certyfikatów. Wszystkie można nauczyć się po drodze, przekonuje Natalia Gamolińska, organizatorka tegorocznego Kciuk Festiwalu. Jest to odmiana autostopu, w której po prostu łapiemy na stopa obiekty pływające, jachty, statki. Myślę, że też ciekawa forma. Dlatego wielu niezdecydowanych postanowiło w tym roku na wakacje pojadę właśnie w taki sposób. Chciałem jechać na Krym autostopem, no nie pojechałem, może się jeszcze kiedyś uda, jak nie będzie tam wojny. Chciałbym doświadczyć tego kiedyś w moim życiu, nie wiem, może na tych wakacjach. Nie wiem, jeżdżę na Woodstock, może pojadę na Woodstock autostopem, to też jakaś przygoda dodatkowa. Kciuk Festiwal Autostopowe Opowieści to pierwszy w Polsce festiwal podróżniczy stricte autostopowy. To było Info KRK FM.